Poniższa tabela zawiera wartości funkcji f i g oraz ich pochodnych f' i g' w punktach x równe -2 oraz x równe 4. No i jest ta tabela. Niech funkcja duże F będzie zdefiniowana wzorem, że duże F od x to jest F małe od g od x. No i mamy obliczyć f' od 4, czyli pochodną tej funkcji duże F, wartość tej pochodnej dla x równego 4. No to ta funkcja jest zdefiniowana jako funkcja złożona, czyli jak będę liczył jej pochodną, f' od x, no to muszę zastosować wzór na pochodną funkcji złożonej, więc go teraz przypomnę. Czyli mamy takie złożenie. No to najpierw to jest f', pochodna tej funkcji zewnętrznej, po jej argumencie. Czyli obliczamy z powrotem na tym samym argumencie, jaki był, czyli na g od x. Razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli g' od x. No i to jest ogólny wzór, który przypominam. Tutaj po raz kolejny ćwiczyliśmy go w wielu filmach, a teraz zastosujemy go w tym konkretnym przypadku. No ale teraz nie mamy obliczyć wzoru na pochodną, tylko mamy obliczyć wartość tej pochodnej dla konkretnego x, dla x równego 4. Czyli wszędzie zamiast x muszę wstawić 4, czyli tu będzie g od 4, tu jest f' oczywiście, razy g' od 4. No to teraz muszę poszukać w tabeli wartości. Tu się nam tabela przyda. Mamy tak, po kolei. G od 4. Czy wiem, ile to jest? X równe 4 to jest drugi rząd. G to jest tutaj, czyli G od 4 to jest -2. Czyli to jest -2. Dobrze, ale później mam obliczyć f' od -2, tak? To potem będę musiał tutaj obliczyć f' od -2. Ale jeszcze muszę to pomnożyć przez g' od 4. G' mam tutaj, x równe 4 to jest drugi rząd, czyli g' od 4 to jest 8. Czyli to jest równe 8 razy 8. No dobrze, to teraz muszę, to jest to, obliczyć, ile jest f' od -2. Czy ja to gdzieś mam tutaj w tabeli. F' to jest ta kolumna, od -2 to jest pierwszy rząd, czyli to jest ta wartość. F' od -2 to jest równe po prostu 1. I to jest pomnożone przez 8. No i w wyniku takiego mnożenia 1 razy 8 dostaniemy 8. No i 8 muszę tutaj wpisać w pole odpowiedzi. Taka jest odpowiedź na pytanie postawione w tym zadaniu.